Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zawartość paczuszki w ramach współpracy z firmą Craft Passion. Firma Craft Passion, możecie zobaczyć tutaj, która jest producentem wykrojników, papierów, taśm. Warto zaznaczyć, że to polska firma. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to zachęcam do wejścia na stronę www.craftpassion.pl. Tutaj na dole Wam napiszę adres na tą stronę. I przyszły do mnie uzupełnienia wykrojników z nowości. To nie są wszystkie nowości, ale pokażę Wam te, które mam. Mam tutaj też tą taśmę 3D. To jest taśma 1,5 mm. Ja bardzo lubię tą taśmę i naprawdę bardzo często jej w swoich projektach używam. Taśma jest mocna i mogę Wam ją szczerze polecić, bo już ją przetestowałam na niejednym projekcie, więc naprawdę fajnie się trzyma. Jeżeli używacie, to śmiało możecie się zaopatrzyć w taką taśmę, bo naprawdę daje radę. Dostałam też tutaj w prezencie takie bloczki. One były ostatnio dawane do bodajże jak się kupiło całą kolekcję Be Happy. Tutaj te cudowne stokrotki na dole. Bardzo fajne takie bloczki. Ja lubię, ponieważ zawsze pod ręką warto mieć, żeby sobie coś zapisać. No a do tego mamy bardzo ładny print. A tutaj nawet macie napisaną stronę craftpassion.pl. Możecie znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Więc mam dwa te bloczki. Fajnie, bardzo dziękuję, przydadzą się. No i wykrojniczki. To jest taka owalna ramka, serwetka. Tą serwetkę już mogliście widzieć w moich projektach, bo ja ją już mam. Albo ja źle napisałam, albo nastąpiła pomyłka w wysyłce, ale to nic. Serwetka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i tak naprawdę w jednym wykrojniku macie trzy wykrojniki, bo możecie wykrawać z tym środeczkiem albo bez. Tu są dwie wielkości i naprawdę bardzo ładnie się prezentuje w wielu projektach. To ze starszych wykrojników, natomiast jeśli chodzi o nowości, słuchajcie, bardzo mi się spodobały te wykrojniki i gdybym miała wybrać tak totalnie jeden ulubiony, no to musiałabym naprawdę pomyśleć. Pewnie padłoby na stokrotki, bo ja lubię robić kwiatki, ale to są bardzo fajne wykrojniki. Coś, czego powiem Wam, brakowało mi. Brakowało mi zdecydowanie. Po kolei Wam pokazuję. Tutaj mamy smoka, smoczuś. One są fajne dlatego, że możecie je wykrawać sobie w innym kolorze, na przykład całe ciałko, tu mamy skrzydełka, tu są chyba na, jeszcze go nie składałam, słuchajcie, aha, tutaj pewnie na górę i tu mamy na dół, a te tutaj to mamy odpowiedniki brzuszka i tutaj pod ogonkiem. Ja ich jeszcze nie wykrawałam, chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają w całości, natomiast na pewno po nagraniu tego filmu ja sobie tutaj rozdzielę i będę chciała powyklejać, powycinać i posklejać. Świetne do prac dla chłopców, do prac dziecięcych. Naprawdę brakowało na polskim rynku tego typu wykrojników. Bardzo mi się podoba. Tu mamy smoczusia, a ja mam tutaj, chyba tutaj, albo tutaj, jeszcze nie wiem, postaram się wkleić zdjęcie, na którym jest pokazany taki złożony wykrojnik, więc będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda w całości. Następna rzecz to jest jednorożec. Ale myślę sobie, że śmiało, jeśli ktoś nie chce jednorożca, może być to konik, ponieważ ten róg mamy tutaj osobno. Jeżeli go nie dokleimy, to może nam wyjść bardzo fajny, bajkowy konik. Tutaj mamy właśnie cały ten tułów. Mamy ta część, to jest... muszę się zastanowić, to jest tutaj.
na pyszczek, można zrobić w innym kolorze pyszczek. Mamy oczywiście ogon i grzywę, no i ten róg, ale tak jak mówię, jeżeli go nie przykleicie, to będzie po prostu piękny, bajkowy taki kucyk i tu już super opcja do wyklejania, do składania dla dziewczynek. Mamy jeszcze taką gwiazdeczkę, można pięknie ozdobić tego naszego jednorożca, więc bardzo fajny. Mamy propozycje już i dla chłopców, i dla dziewczynek. Kolejna rzecz to jest Dinuś, dinozaur. To jest w ogóle czaderskie. To też propozycja dla chłopców, dla dzieci. Mamy całą tutaj, cały tułów tego Dinusia. No i tutaj mamy do wykrawania właśnie elementy pod na brzuszek i pod ogonek. Mamy tutaj na grzbiet te różki. No i tu mamy różnej wielkości, tak jak tutaj jest wytłoczone, tak możemy sobie wyciąć właśnie te kropeczki. Bardzo fajne. Można to wyciąć w jednym kolorze, można w różnych kolorach. Fajnie, że to jest połączone, dzięki temu można od razu wyciąć wszystkie kropeczki naraz. Super to wygląda. Bardzo mi się podobają te do składania, takie dziecięce, bajkowe. Bardzo. Ogromnie się z nich cieszę. Kolejna rzecz to jest napis. Mamy tutaj młodej parze. Jest jeszcze napis 100 lat. Tak, 100 lat. Dlaczego te napisy są świetne? Ponieważ słuchajcie, to jest to, co niejednokrotnie widzieliśmy u zagranicznych koleżanek bądź kolegów, którzy zajmują się skrapem. To są wykroniki, które wycinają napis, ale mamy też wycięty po obrzeżu, więc możemy sobie zrobić śliczne tło i na tym w zupełnie innym kolorze napis. To jest super sprawa. Naprawdę można fajne rzeczy z tego zrobić. Od razu jak sobie myślę o tym, to mam taki pomysł właśnie na zrobienie na przykład z tuszy takiego wielokolorowego tła i na to wycięcie napisu. Ewentualnie można właśnie sobie potuszować i wyciąć wielokolorowy napis i na jednolitym tle. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Młodej parze, no to kartki na ślub. Sezon ślubny tak naprawdę chyba dopiero się rozpocznie, bądź już się rozpoczyna. Naprawdę super. Takich rzeczy brakowało zdecydowanie. Właśnie napisy do wycinania razem z tłem. Super sprawa jak dla mnie, więc też się bardzo, bardzo cieszę. I mam jeszcze tutaj stokrotki. Świetnie, bo ja uwielbiam robić stokrotki. Stokrotki mamy w trzech rozmiarach i do nich mamy środeczki. Myślę, że powstaną z tego piękne kwiatuszki. Chyba do tych kwiatuszków też postaram się niedługo siąść. Mam nadzieję, że mi się to jakoś uda, bo czasu wiecie, jak na lekarstwo. Ale kwiatuszki to zdecydowanie jest coś, co ja bardzo lubię w wykronikach Craft Passion. Ostatnie słoneczniki po prostu skradły moje serce i teraz mają godnego też następcę na taki letni sezonik, wiosenno-letni. Te stokroteczki będą też przepięknie się prezentować. To nie są wszystkie wykrojniki, jeśli chodzi o nowości, bo tutaj mamy też napis, mamy też paprotki. Jest jeszcze kilka innych wzorów. Dlatego zachęcam Was, żebyście odwiedzili stronę craftpassion.pl, bo tam będziecie mogli zobaczyć wszystkie. I co? Dajcie znać, który Wam się podoba najbardziej. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.